Cześć i czołem, dobry człowieku. Witam na szczególnej okazji. 150. odcinek Czytamy Naturę w systemie na żywiec, czyli live. Plan jest prosty. Jeżeli byliście kiedyś na takimże live, to wiecie, jak działamy. Opowiem normalnie, jak Pan Bóg przekazał, 3 artykuły. W międzyczasie możecie mi zadawać pytania. Mam tutaj takie urządzenie, które przekazuje mi Wasze uwagi i pytania. Na przykład kogoś, kto pyta, czy skończyło się, czy jeszcze nie zaczęło. No więc użytkowniku wujek śmietanko informuje, że właśnie się zaczęło. Jeżeli będą jakieś pytania dotyczące poszczególnych tekstów, to będę na nie odpowiadał po każdym z nich, a później będzie okazja pogadać sobie swobodnie. I tyle. 3 rzeczy mam dla Was dzisiejszego wieczoru, kochani. Sosnowiórki, bo nie wiewiórki, a sosnowiórki. I o tym, jakie mają strategie w związku ze zmienną ilością szyszek. Następnie zawiązywanie węzłów na pojedynczych cząsteczkach chemicznych. A na koniec sztuczne teksty. Teksty pisane przez sztuczną inteligencję. W tym przypadku będziemy mówili o abstraktach artykułów naukowych. Czyli celujemy wysoko. No i tyle chyba. Siadamy i zaczynamy. A Przemku, ciebie poproszę, żebyś wyciszył, dlatego że ten feedback, który tu słyszę... O, widzicie, problemy techniczne. Już nic nie słyszę. Sosnowiórki. Słuchajcie, żebyśmy wiedzieli, o czym mówimy, musimy najpierw zobaczyć, o czym mówimy. Proszę uprzejmie, to jest oto i to stworzenie, o którym będziemy dzisiaj mówili. Sosnowiórka czerwona. Tutaj dumnie przedstawiona na Wikipedii. Tak wygląda to stworzenie. Natomiast od razu może nasi dzielni naukowcy zajmują się filmowaniem sosnowiórek w ich naturalnym środowisku. Tak wygląda sosnowiórka podbiegająca do gniazda. Ciekawe, czy domyślicie się, co robi. Specjalnie nie powiedziałem, żeby wam nie zepsuć zabawy. To jest, słuchajcie, samica sosnowiórki przenosząca swoje młode z jednego miejsca do drugiego. Sosnowiórki mają takie swoje małe gniazda, w których leżą takie oto małe młode. I co robią? Jedzą. Żywią się w dużym stopniu szyszkami świerka. Konkretnie nasionkami, które tam się w środku znajdują. Tak wygląda, słuchajcie, sosnowiórka w czasie śnieżycy, zajadająca grzybka. No. Więc wczuliśmy się już w klimat. Mówimy, jak widzicie, o gryzoniach żyjących w zimnym, zimnym terenie. Tu mamy zdjęcie pani naukowczyni, która bada te oto sosnowiórki. Pani naukowiec w jakichś tam butkach, na rakietach śnieżnych. Mówimy o Yukonie na Alasce. No i cóż, na czym polega problem, który chcemy dzisiaj rozwiązać? No pytanie brzmi, jak powinna optymalnie postępować sosnowiórka, biorąc pod uwagę fakty przyrodnicze, a są one następujące. Sosnowiórka żyje od tam 2 do 8-9 lat, przeciętnie 4 lata i w czasie tych 4 lat taka samica sosnowiórki ma możliwość co roku, przeciętnie jeden raz rocznie, wydać potomstwo. I jako organizm biologiczny powinna inwestować w swoje potomstwo. Ile ma natomiast inwestować? No to zależy od tego, ile tego potomstwa będzie w stanie utrzymać. A główną walutą jest tutaj pokarm. Natomiast tu się kryje podstawowy haczyk. Otóż świerk na Alasce. Świerk występujący tam w tych regionach świata ma taką ciekawą właściwość, że co kilka lat ma wyjątkowo dużą produkcję szyszek. Taki ma wysyp. Szukałem polskiego odpowiednika terminu mast. To się kojarzy nam ze słowem maszt. Natomiast słowo angielskie mast oznacza też paszę. Szyszki, inne rzeczy spadające z drzew traktowane jako pasza. Także można by to potraktować jako wysyp paszy. I teraz zobaczmy sobie w artykule. Te oto świerki mają taką no ciekawą naprawdę własność, ponieważ co kilka lat w nieregularnych odstępach taki oto wysyp
No, to jest, on jest dosyć spektakularny, natomiast nie jest on łatwy do przewidzenia. Patrzcie, 1993 rok. Piękny wysyp. To jest normalnie liczba szyszek świerka. 93 rok wysyp. 98 po 5 latach, a potem na przykład dopiero w 2005 po 7 latach, potem znowu po 5, potem po 4 latach, potem znowu po 5 wysyp. No i teraz zobaczcie, jak powinna postępować wiewiórka próbująca zadecydować i nie myślmy o tym na razie jako o decyzji podejmowanej na poziomie poznawczym, na poziomie kognitywnym przez wiewiórkę. Pomyślmy o wiewiórce jako o wydajnym systemie biologicznym, który ewoluuje od milionów lat, przystosowując się do swojego środowiska, czyli od dziesiątek, może setek tysięcy lat właśnie w koewolucji z tymi świerkami. Jak optymalnie powinna postępować wiewiórka próbująca zadecydować, ile młodych wydać w danym roku? Otóż, jeśli będzie to dobry rok, czyli wiosną mamy młode, mamy miod. Przeciętny miod takiej sosnowiórki to jest troje dzieci, trójka lub czwórka, najczęściej trójka. Natomiast jeśli zainwestuję w większy miod, czyli taka wiewiórka urodzi czwórkę, piątkę potomstwa, to jeżeli trafi akurat na wysyp szyszek, to te młode będą miały znacząco większą szansę na przeżycie. Natomiast jeśli nie trafi na tego typu wysyp, a mimo wszystko zainwestuje w większą ilość potomstwa, to potomstwo może wymrzeć. No a sosnowiórka całą swoją inwestycję w potomstwo utraci. I to jest problem pewien do rozwiązania. Autorzy tego badania postanowili podejść do sprawy jak to biolodzy, a mianowicie badając to systematycznie. I muszę powiedzieć, no jestem pod wielkim wrażeniem. Od 1987 roku w kilku ustalonych stacjach badawczych w Kanadzie, na terytorium Yukonu, były badane wszystkie występujące tam sosnowiórki, były badane wszystkie mioty. Te takie małe kolorowe rzeczy na uszach, które być może zauważyliście w tych filmach, to były takie indywidualne znaczniki w sprytny, kolorowy sposób zrobione tak, żeby z daleka można było nawet śledzić każdą konkretną sosnowiórkę. Zostało na początku wyznaczone, że one nie zachowują się inaczej, kiedy mają te rzeczy na uszach, więc najwyraźniej sosnowiórkom na tym nie zależy. I dzięki temu przez 31 lat łącznie obserwowane były 772 sosnowiórki, ze względu zwłaszcza na podejmowane przez nie decyzje reprodukcyjne. Śledzone było, ile potomstwa w danym roku będzie miała dana sosnowiórka, ile z tego potomstwa przeżyje następny rok i dalsze losy całego tego potomstwa. W ten sposób wyznaczane były, no cóż, parametry takie jak sukces reprodukcyjny, czyli na ile udana była strategia danej wiewiórki. Musicie bowiem wiedzieć, że sosnowiórki mają różne strategie. Ogólnie rzecz biorąc, jeśli przyjrzymy się takiemu oto ślicznemu wykresowi, to zobaczymy przede wszystkim jedną fenomenalną rzecz, a mianowicie to, że sosnowiórki najwyraźniej potrafią przewidywać wysypy szyszek, dlatego, że mają statystycznie więcej potomstwa w latach, kiedy jest więcej szyszek. Tutaj kolorem pomarańczowym zaznaczone były te same lata, które wcześniej oglądaliśmy jako lata wysypu szyszek, a kolorem niebieskim mamy uśrednioną liczbę potomstwa w tym okresie. Może to nie wygląda tak bardzo spektakularnie na tym wykresie, natomiast matematycznie rzecz biorąc wyszło im, że to jest znaczący skok. Nawet to widać gołym okiem, ale jeśli się to przeanalizuje, statystycznie jest. Natomiast te ciąże rozwijają się jeszcze zanim dochodzi do tego wysypu. Czyli mamy tutaj pewien element hazardu udanego. Od razu uprzedzając być może Wasze pytania, zaraz zobaczę, czy to pytanie padło, ale jeżeli padło, to już na nie odpowiadam. Nie wiadomo, w jaki sposób sosnowiórki przewidują, czy w tym roku nastąpi wysyp. Jest to nierozwiązany jeszcze problem naukowy. Ale tak czy inaczej, zasadnicze pytanie tego artykułu brzmi: jaka strategia się opłaca? Zasadniczo mamy do wyboru dwie strategie. Zastanówcie się teraz, dam Wam chwilkę, a te strategie są następujące. Strategia bezpieczna i strategia ryzykancka. Jak myślicie, która się bardziej opłaci? Strategia bezpieczna jest taka, że każdego roku wydają mniej więcej tyle samo potomstwa, na przykład trójkę. Przeciętna liczba, taki mały miot, to jest trójka potomstwa. Rok w rok, jakby nie było, trójka. Strategia ryzykancka jest taka, że od czasu do czasu, bo nie da się tego robić rok w rok, żadna sosnowiórska samica tego nie wytrzyma,
Wydaję na świat czwórkę potomstwa, a może i nawet piątkę, bo to też się zdarza. No i co, jak myślicie, która strategia się bardziej opłaca? Już mówię, ryzykancka. Czyli w tych badaniach okazało się, że te sosnowiórki, które podejmują od czasu do czasu ryzyko, ogólnie rzecz biorąc odnoszą większy sukces reprodukcyjny. Czyli zdarza im się nie trafić, czyli no minęły 3-4 lata od ostatniego wysypu. Ta sosnowiórka, zwróćcie uwagę, żyjąca 3 lata, 2 lata, mogła w ogóle nie zaznać poprzedniego wysypu szyszek, mogła nie widzieć na własne oczy takiego zjawiska, a jednak coś każe tym sosnowiórkom od czasu do czasu ryzykować i w dodatku zwykle ryzykować trafnie, bo to widzieliśmy w statystykach. Czyli ogólnie mówiąc, czasami się uda nie trafić. I czasami sosnowiórka zainwestuje w więcej płodów, więcej pokarmu dla swoich płodów i wyżywi te płody i poniesie klęskę. Czyli nie będzie roku urodzajnego. Widzieliście, te wysypy są gigantyczne. To jest naprawdę różnica między niebem i ziemią dla tych wiewiórek. I czasami się zdarzy, że się jej nie powiedzie. I te dzieci ciężkim wysiłkiem energetycznym od, że tak powiem, wychowane i wrzucone w świat, nie przeżywają tej zimy. Natomiast ostatecznie po 2, 3, 5, 6 latach, kiedy sosnowiórka schodzi, już wraca do wielkiego sosnowiórskiego w szczytach gór, ten wysiłek się opłaca. Czyli te lata udane wynagradzają te lata nieudane. I tutaj słuchajcie, więcej pytań niż odpowiedzi. Natomiast jestem bardzo ciekaw, czy wy macie jakieś interesujące pytania, jakie by tu można zadać. Natomiast sam wynik zasadniczy jest taki: ryzyko się opłaca. Cóż my tu mamy? Pewnie szyszki rok wcześniej źle smakują. Tak, to jest jedna z możliwości. I autorzy tego badania, panie Pawle, brali pod uwagę to, że to ma jakiś związek z samym tym pokarmem. Tu patrzymy, niektórzy proponują, że zauważyły. Cykle drzew są determinowane przez zachowanie wiewiórek. To by było dopiero interesujące. Natomiast nie, jedno z podejrzeń jest takie, że coś w pokarmie, coś w tych szyszkach, czyli jakaś substancja, która występuje w drzewach w związku z ich własnymi cyklami, dlatego że ten cykl wysypu szyszek jest cyklem świerka, ta substancja została przejęta przez sosnowiórki w toku ewolucji jako sygnał tego, że zbliża się dobry rok, zbliża się wysyp. Czyli jedna możliwość jest taka, że dzieje się to na poziomie zupełnie chemicznym. Po prostu w toku wielu tysięcy pokoleń sosnowiórki dopasowały swoje cykle fizjologiczne do substancji chemicznej występującej w drzewach. Natomiast taki związek nie został jeszcze wykryty. Cóż my tu mamy jeszcze? Bambaram, wygląda to dość cyklicznie, też zauważyły. Cykle drzew są zdeterminowane przez zachowanie wiewiórek. Ciekawe. Może one nie przewidują, tylko ten sam czynnik działa na sosnowiórki i świerki, wara i otoko. Bardzo fajny pomysł. Znaczy, ewidentnie zdarzają się takie przypadki w świecie przyrody, że jedno i drugie stworzenie korzysta z tych samych sygnałów. W przypadku wielu roślin występuje takie ciekawe zjawisko. Nie wiem, czy to zauważyliście tutaj, że z jednym wyjątkiem to są liczby pierwsze. To teraz taki na szybko mi przyszło do głowy, ale może was to zaciekawi. Jest takie zjawisko, że niektóre organizmy żywe rozmnażają się w cyklach wieloletnich, przy czym no, są to zwykle liczby pierwsze. Dlaczego? Dlatego, że jest bardzo dużo stworzeń, które rozwijają się w cyklach łatwo wyrażalnych przez liczby naturalne, na przykład co 2 lata, co 3 lata. Co 4 lata. Są takie pasożyty na przykład, które co 2 lata mają swoje maksimum populacyjne albo co 3 lata. No więc zadajcie sobie teraz proste pytanie, powiedzmy matematyczne. Przypuśćmy, że macie do czynienia z przeciwnikiem, który uaktywnia się co ileś tam lat, co 2, 3 lata, co 3 lata, co 4 lata. W każdym razie co regularną liczbę lat, jak w zegarku. No to kiedy wyłazicie z norki? Jak powinna wyglądać liczba lat, co którą wyłazicie z norki, żeby być bezpieczni? Najlepszą metodą jest wybrać liczbę pierwszą. Dlatego, że liczba pierwsza, taka jak 3, 5, 7, 11, 13, 17,
z definicji swojej jest niepodzielna przez liczby mniejsze od niej. W związku z czym, jeżeli wybiorę sobie 11-letni cykl aktywności, to nie załapię się ani na pasożyta co 2 lata, który się budzi co 3, co 4, co 5. Rozumiecie, o co chodzi? Z jedna z sytuacji w świecie przyrody, kiedy występują liczby pierwsze. Tak pomyślałem sobie o tym, że ten świerk rzeczywiście, widzicie, nie doczytałem, a może tak jest. Co 5, co 7 lat. Przynajmniej w 4 przypadkach widzę na tym wykresie liczby pierwsze. Więc może jest tak, że i wiewiórki, i świerki reagują na jakieś cykle pasożytnicze na przykład. No, szybka hipoteza. No nic to. Jeżeli tam się czają jeszcze jakieś pytania, to chętnie zaraz do nich zajrzę, a póki co numer 2. Węzły. Proszę Państwa, jak zwykle, zanim się wwęźlimy w samą treść tego artykułu, poznajmy stworzenie, z którym będzie nam dzisiaj się zaznajomić. Oto i związek chemiczny. Nie wiem, czy wy też lubicie duże diagramy chemiczne. To jest, słuchajcie, kawał związku chemicznego. To są takie twory, już się je określa wręcz jako supramolekularne, czyli bardzo duże cząsteczki chemiczne. Pomiędzy nimi wiele z nich ma strukturę węzłowatą. To znaczy są związki chemiczne, które są ze swojej natury, czy raczej ze swojej natury jako wykorzystywane przez biotechnologów i nanotechnologów, mają strukturę czy też topologię węzłowatą. W tym przypadku ciekawe, czy uda Wam się prześledzić ruch tutaj tej rączki na moim ekranie i zobaczyć, jak wygląda topologia tego węzła. No więc idę od tej strony. Uwaga, idę. No i patrzymy tak. Śledzicie te wiązania chemiczne? Cyk, górą. Przechodzimy tutaj, tu jesteśmy dołem. Widzicie ten podwójny pierścień? Dołem. Tu mamy takie uszko, pętelkę czerwoną. Przechodzimy tu górą. Przechodzimy tutaj dołem. Uszko, znowu pętelka. Przechodzimy górą wiązania. Tu przechodzimy dołem i wychodzimy tędy. Widzieliście to? Jeżeli nie, to prześledźcie to sobie później na spokojne. Po środku skoordynowany atom lutetu. Gdybyście się zastanawiali, jakie to fajne stworzenia wykorzystują chemicy, no to między innymi lutet. Mamy więc taki gigantyczny związek chemiczny, który jest jakoś tam pierwotnie zawęźlony, a pytanie, które zadali sobie autorzy tego artykułu, brzmi, co się stanie, jeśli za to pociągniemy. Wyobraźcie sobie bowiem, wierzcie lub nie, że w dzisiejszych możliwościach technologicznych jest już manipulowanie pojedynczymi cząsteczkami. To się wszystko zaczęło od mikroskopii sił atomowych, AFM. Zaczęło się od tego, że pojawiła się taka technologia, żeby nad jakąś powierzchnią naprawdę w odległościach atomowych przesuwać takim specjalnym, bardzo ostro zaostrzonym czubeczkiem i on nam wykrywał nierówności w tej powierzchni. Mikroskopia sił atomowych. Później kolejny etap ewolucji był taki, że przyczepiano różne małe cząsteczki chemiczne do czubka tej sondy mikroskopu sił atomowych, żeby tą cząsteczką manipulować nad powierzchnią. To ma znaczenie, jeżeli chcemy, żeby nasz mikroskop w jakiś sposób był chemicznie uczyniony. Natomiast ktoś zwrócił uwagę, jakiś człowiek, że jeżeli nam się ta cząsteczka, którą przyczepiliśmy do łapki mikroskopu sił atomowych, przyczepiła do powierzchni i zatkała, zaplątała, to ciągnąc za nią dowiadujemy się czegoś o tej cząsteczce, dowiadujemy się czegoś o jej właściwościach mechanicznych. I dzisiaj popularną technologią jest badanie w ten sposób różnych makrocząsteczek. Na przykład mamy jakieś białko, jakiś polimer zawęźlony na różne sposoby, przyczepiamy jedną końcówkę do jednej powierzchni i ciągniemy. I w ten sposób to jest rozplątywane. Dużo bardzo można się czegoś o cząsteczkach dowiedzieć. Autorzy tego artykułu, jak sami twierdzą, jako pierwsi wpadli na pomysł, żeby zbadać, w jaki sposób będzie się zawęźlać pewna cząsteczka. No to zobaczmy najpierw animację. To jest symulacja komputerowa tego procesu. To nie jest, że tak powiem, to nie wynika wprost z danych eksperymentalnych. Po środku mamy ten atom, czy też jon lutetu. No i tak wygląda zawęźlanie tej cząsteczki. No piękne, prawda? Ja myślę, że zasłużyliśmy sobie na to, żeby obejrzeć ten film jeszcze raz. Czyli na co zwracamy uwagę? No przede wszystkim to, co mnie zafascynowało w tym artykule, to, że mówimy tutaj o różnych układach technicznie, o różnych konformacjach, mimo wszystko cząsteczki chemicznej. Czyli jeśli gdybyśmy zatrzymali ten film w którymkolwiek dowolnym momencie, zapauzowali go, fajnie, żeby nie było tego plusika na
tego playa, ale co zrobimy, to zobaczymy tę cząsteczkę w jakiejś tam określonej konformacji, czyli na przykład ten fragment łańcucha opiera się o któreś poszczególne atomy w tej części łańcucha. Czyli no, to, o czym zwykle mówią chemicy, czyli kontakty międzyatomowe i różne konformacje, tutaj no, przelatujemy przez nie i niemalże śledzimy to, jak powstaje jedna z drugą i możemy mierzyć ich siłę. I teraz zobaczcie, jak to wygląda na wykresie. Tak wygląda wykres uzyskany przez nich i to jest, słuchajcie, bardzo prościutki wykres, bo to jest siła versus odległość. Czyli odległość 0 od stanu naszego początkowego, w którym ustawiamy naszą cząsteczkę, jakby minęło 0 i potem ją rozciągamy. Łącznie tę cząsteczkę rozciągnięto o kilkanaście nanometrów, czyli w skali atomowej to jest dosyć dużo. No, została ta cząstka, jak widzieliście, porządnie rozciągnięta, później mamy zerwanie. Ale w miarę tego, jak ta cząsteczka była rozciągana, mierzona była siła. To jest, słuchajcie, siła w pikoniutonach. Czyli no, ta sonda naciągająca tę cząsteczkę była stale monitorowana ze względu na to, jak dużą siłę musiała wywrzeć w każdej chwili, żeby tę cząsteczkę rozciągać. I to, co tu widzimy, taka piękna, ząbkowana krzywa, to jest, słuchajcie, ześlizgiwanie się kolejnych atomów o kolejne atomy. Wiecie, jeżeli przyjrzymy się, jak wyglądało to na poziomie symulacji, czyli to, co oni tam zrobili, ciekawe, czy oni tu pokazali. O, tak to wygląda na symulacji. Czyli ta animacja, którą przed chwilą widzieliście i te kolejne konformacje, one są tutaj. Tak to wyglądało w symulacji no, chemia kwantowa, czyli wszystko jest symulowane zgodnie z najlepszym obecnie rozumieniem, jak działają kwanty. To widzicie, no, przewidywali mniej więcej coś takiego, czyli naciągam, 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 omsknęło się trochę. Naciągam, 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 omsknęło się trochę. Tak, tak to mniej więcej wygląda. No jak zwykle dane rzeczywiste, co mi się zawsze w danych podoba, nigdy nie są tak eleganckie jak teoria, natomiast zobaczcie, ile tu się kryje treści. I oni bardzo, że tak powiem, podniecają się w tym artykule i w komentarzach też już to widziałem, tą treścią. Każdy, słuchajcie, z tych ząbków to jest tak naprawdę ślad po tym, że w momencie, kiedy naciągam ten węzeł, to gdzieś tam coś się omsknie, coś tam się omsknie i to są ślady po przesuwaniu się atomów po atomach. Bardzo rzadko mamy do czynienia z takim poziomem rozdzielczości chemicznej. Wiecie, nawet kiedy wizualizujemy atomy, nawet kiedy je obrazujemy, na przykład właśnie metodą mikroskopii sił atomowych, to dojrzenie pojedynczego atomu, no, to jest dużym osiągnięciem, a już detale tego wszystkiego są mgliste. A tu tymczasem plus minus oczywiście szum tego urządzenia. Natomiast, że tak powiem, te punkty, widzicie, te punkty pomiarowe są troszeczkę rozstrzelone. Natomiast po wygładzeniu tego można się spodziewać, że to daje nam obraz tego, jak wygląda, no powiedzmy sobie, tarcie i naprężenie pomiędzy pojedynczymi atomami i pojedynczymi cząsteczkami. Bardzo fajna rzecz, zupełnie nowy sposób spojrzenia na materię. Wiecie, te cząsteczki to też są po prostu takie łańcuszki, jakieś tam płaskie kawałki, wypukłe kawałki, zawęźlone kawałki, coś tam się mogło zaczepić, coś tam się zsunęło, ściągnęło. Bardzo fajnie jest spojrzeć na materię w ten sposób. Cóż my tu mamy ciekawego? Poziomy energetyczne, grafen, słychać wszystkie moje ruchy podobno. No chyba jest już troszeczkę za późno, żeby ten mikrofon poprawić. Spróbuję się po prostu mniej ruszać, może się opanuje. Link do artykułu wrzucę oczywiście po zakończeniu tego wszystkiego. W jakim rozpuszczalniku to było otrzymane, czy w wodnym, czy nie? Bo ciekawe, czemu one się rozprostowują. No, no to jest właśnie o siła zewnętrzna. Przypuszczam, zwykle takie rzeczy robi się jednak w próżni, czyli w tej komorze, w której wykonuje się to doświadczenie, odpompowuje się atomy, żeby one nam nie uderzały, nie zaburzały nam tego badania. Więc nie sprawdzałem tego w tym konkretnym artykule, natomiast obstawiam 9 na 10, że było to wykonywane nie w roztworze, tylko właśnie było to robione w warunkach jak najbardziej wyczyszczonych. Trytki. Tak jest. Tak, tum, szum. No i bardzo dobrze. Dzięki za pytania i idziemy do części trzeciej naszego dzisiejszego spotkania, a mianowicie sztuczne teksty. To jest coś, czego nie robię zbyt często, a mianowicie pokażę Wam dzisiaj coś, co nie zostało jeszcze w zasadzie opublikowane. To jest tak zwany preprint.
Czyli co? AppInt to jest coś, co zostało wrzucone na takie specjalne repozytorium internetowe, natomiast nie zostało jeszcze zrecenzowane porządnie. Natomiast jestem ośmielony, dlatego że portal Science, czyli ten wydający czasopismo Science, doniósł o tym na swojej stronie głównej, więc czuję się troszkę przynajmniej uzasadniony. Na czym tutaj rzecz polega? No, być może kojarzycie, a być może nie kojarzycie, ale w ostatnich miesiącach zrobiło się szczególnie głośno o generatorach tekstu. Konkretnie rzecz biorąc, chodzi o generatory tekstu szkolone, uczone metodą uczenia maszynowego. W praktyce metoda taka, tak w 30 sekund, polega na tym, że zbieramy gigantyczną bazę tekstów. To są najczęściej miliardy słów. No, to są naprawdę potężne bazy. Wszystko, na co udało im się położyć łapska. I te algorytmy uczą się tworzenia tekstu jak najlepiej udającego to, co znalazły. Natomiast nie są to przekopiowywacze tekstu, to są raczej takie szperacze w przestrzeni słów, które umieją się zręcznie przemieszczać po sekwencjach słów i zdań. Tworzą teksty, których wcześniej nie było. Zresztą tutaj za chwilę Wam pokażę, jak to wygląda na statystykach. Natomiast trzeba im dać pewną podpowiedź, czyli one na przykład bardzo dobrze dokończą zdanie typu dawno, dawno temu, za górami, za lasami żył sobie. I tutaj natrafią prawdopodobnie na słowa typu król, rycerz, księżniczka. Natomiast całkiem nieźle radzą sobie też na przykład z dokończeniem zdania typu w 2017 roku zbadaliśmy 1765 osób ze względu na to, czy cząsteczka jakiejś tam substancji chemicznej zmniejszy częstotliwość występowania nadciśnienia. I one potem ściemniają. Natomiast ściemniają bardzo, bardzo dobrze. W tym artykule został opisany następujący eksperyment. Na podstawie 50 rzeczywistych tytułów artykułów naukowych zostały wygenerowane abstrakty. Jeśli oglądacie Czytamy Naturę, no to wiecie doskonale, co to jest abstrakt. Natomiast jeżeli nie wiecie, no to cóż, no, zobaczmy sobie to na konkretnym przykładzie. Abstrakt to jest, słuchajcie, to. To jest streszczenie. To jest streszczenie artykułu, czyli tej długości mniej więcej tekst streszczający wszystkie najważniejsze rzeczy, które znajdują się w artykule. Więc bardzo popularnemu generatorowi tekstu o nazwie GPT-3 ostatnio okrył się sławą, dlatego że został upubliczniony gadacz z tym generatorem, który się nazywa ChatGPT. Został on poproszony o napisanie abstraktu do artykułu o takim i takim tytule, czyli zadano mu tytuł. I w zasadzie tyle. Poproszono o to, żeby ten abstrakt był w stylu jakiegoś czasopisma medycznego. Na przykład pokażę Wam, jak wygląda jakiś konkret. O, tutaj. Proszę bardzo. Czyli tak wygląda zadanie, które zadano temu algorytmowi. Napisz mi abstrakt dla artykułu o tytule w stylu Name Original Paper. No i tak to wyglądało. O, albo tutaj na przykład. Taki i taki i taki artykuł w stylu artykułu JAMA, czasopisma JAMA Original Paper. I tyle. I to jest to, co on wypluł, czyli to, co widzicie od miejsca background aż w dół, aż do conclusions, to jest wygenerowane automatycznie przez ten algorytm. I co następnie? No i następnie przepuszczono, że tak powiem, twory tego algorytmu przez różnego rodzaju statystyki, żeby zobaczyć, co można by o tym ciekawego powiedzieć. Jedna bardzo ciekawa rzecz, mianowicie taka, są na świecie już wykrywacze tekstu pisanego przez AI i to są wyniki tego badania. Po prawej stronie mamy abstrakty wygenerowane przez GPT. To jest taka miara tego, jak bardzo coś wygląda, jak wygenerowane przez sztuczną inteligencję. Duża część tych abstraktów dostała bardzo duży wynik, natomiast nie wszystkie. Ogólnie rzecz biorąc, procent wykrywania fejków przez te wykrywacze AI jest dobry, ale nie jest znakomity, nie jest doskonały. Znaczy to może też wynikać z tego, że oni posługiwali się wykrywaczem fejków, który opierał się, coś mi przeskoczyło, który opierał się na GPT-2, czyli na wcześniejszej wersji tego samego algorytmu. Czyli niejako poprosiliśmy wcześniejszą wersję sztucznej inteligencji, żeby wykrywała
fejki generowane przez nowszą wersję, więc ten wynik nie jest aż tak do końca zaskakujący. Bardzo ciekawy jest detektor plagiatów, przynajmniej na pierwszy rzut oka. Potwierdza on to, o czym mówiłem wcześniej, a mianowicie teksty generowane przez GPT nie zostały splagiaryzowane, czyli naprawdę on nie kopiuje istniejących tekstów. Przepuszczono to, co wygenerował ten algorytm, ten GPT, przez taką powszechnie stosowaną usługę służącą do wykrywania plagiatów. Nawiasem mówiąc, bardzo ważna informacja, to czym karmiony był ten GPT, najmłodsze teksty, które ten algorytm znał, pochodziły z września 2022 roku, jeśli się nie mylę. W każdym razie dużo wcześniej był ten punkt odcięcia niż artykuły, o których miał fantazjować ten algorytm. Krótko mówiąc, ten algorytm generujący tekst nie miał prawa znać tych artykułów, których abstrakty miał generować. Mówiąc jeszcze inaczej, żeby było to całkowicie jasne, ten artykuł o takim tytule to jest rzeczywiście prawdziwy artykuł opublikowany w czasopiśmie naukowym, natomiast ten algorytm generujący nie miał prawa znać tego artykułu, dlatego że został on opublikowany później, po czasie, kiedy skończono go trenować. Czyli generował rzeczywiście od zera. W dodatku, i jeszcze raz wracamy teraz do tego samego wykresu, miał, no, że tak powiem, bardzo wysokie wyniki w kategorii oryginalności, co w praktyce oznacza, że te abstrakty wygenerowane przez GPT nie były sklejane rzeczywiście z fragmentów tekstu znalezionych w internecie, tylko ta proza, ten tekst był generowany słowo po słowie. Jeżeli się zastanawiacie, dlaczego teksty pisane przez ludzi, bo to jest jako kontrola, tutaj są podane teksty pisane przez prawdziwych naukowców, dlaczego one wychodzą tak splagiaryzowane, znaczy zero to jest plagiat, spokojnie, to, że tak powiem, to jest, oni to piszą wprost, że to jest artefakt ich własnej metody. W praktyce chodzi o to, że to narzędzie do wyszukiwania plagiatów już znało ich własne artykuły, czyli jakby nie przejmujemy się tym. To nie oznacza, że ludzie, że naukowcy zajmują się plagiaryzowaniem. Natomiast najciekawsza z wszystkiego jest ta tabelka, no bo możemy się zastanawiać, jaka była tego skuteczność. Skuteczność tych algorytmów w udawaniu naukowców była ogólnie rzecz biorąc, no powiem jaka, a wy sami się zastanówcie, czy ona jest niezła. Zostali poproszeni naukowcy, prawdziwi naukowcy zajmujący się tymi dziedzinami nauki, tymi dziedzinami medycyny, zostali poproszeni o powiedzenie, czy dany przedstawiony im abstrakt, czy został napisany przez człowieka, czy napisany przez algorytm. No i jaka była ich skuteczność? Ogólnie rzecz biorąc tak, jeżeli weźmiemy 100% wszystkich algorytmów, wszystkich abstraktów napisanych przez sztuczną inteligencję, przez algorytm, to ludzie, naukowcy zidentyfikowali 68% z nich jako rzeczywiście, no, nazwijmy to fejki, jako wygenerowane abstrakty. Co oznacza jednak, że nieprawidłowo zidentyfikowali 32% abstraktów, uznając, że były one napisane przez prawdziwego człowieka. Czyli gdybyście się zastanawiali, no wiecie, gdyby to był rzut monetą, to by było 50-50, prawda? Czyli gdybyśmy prosili ludzi o to, żeby rozpoznali, czy ten abstrakt został napisany przez człowieka, czy przez maszynę i wynik byłby 50-50, to by oznaczało, że ludzie nie mają pojęcia, że są nie lepsi od rzutu monetą. Tutaj wynik wynosi 68 do 32%, czyli 32% to jest 1/3. Czyli 1/3 abstraktów napisanych przez algorytm podszyła się umiejętnie pod abstrakt napisany przez człowieka. Drugi bardzo ciekawy wynik, mianowicie spośród abstraktów napisanych przez ludzi, które też tam podrzucono tym ekspertom do oceniania, 14% zostało uznanych za stworzone przez sztuczną inteligencję. 14% to jest co? 1 na 7 mniej więcej, tak? Czyli jeżeli jest się naukowcem dzisiaj i pisze się artykuł, no przynajmniej abstrakt artykułu naukowego, to dzisiejszy ekspert siadający nad tym z prawdopodobieństwem 1 na 7 uzna to za dzieło sztucznej inteligencji. Pojawia się oczywiście pytanie, ciekawe, czy już mi to pytanie zadajecie na czacie, czy przypadkiem nie było tam pośród tych abstraktów rzekomo napisanych przez ludzi i już opublikowanych naprawdę w czasopismach, naprawdę abstraktów pisanych przez sztuczną inteligencję. Czyli nie ma przypadkiem czegoś tam takiego na rzeczy, że
tak zwane rzeczywiste algorytmy, rzeczywiste abstrakty są pisane przez sztuczną inteligencję już. I w zasadzie ciężko powiedzieć, szczerze mówiąc, dlatego że no, gdyby przyjrzeć się na zupełnie, na, że tak powiem, naiwnie i surowo tym danym, które to pokazują, to są tam takie abstrakty, które w tych wykrywaczach AI są uznawane za pisane przez sztuczną inteligencję. Więc nie jest tak naprawdę niemożliwe, że już są naukowcy, którzy zlecają algorytmom pisanie tych abstraktów. No, z takiej czysto, czyli jakbym, gdybym miał podsumować króciutko, co z tego wszystkiego wynika, no tak, przede wszystkim one już są przynajmniej niezłe, to znaczy jeżeli 1/3 przechodzi, no to to już jest dużo, to nie jest jakiś tam pojedynczy, to jest dużo. Druga moja uwaga jest taka, że jednak mimo wszystko pojawia się pytanie, czy to jest, czy zdany został tak zwany test Turinga. Test Turinga to jest test bycia nieodróżnialnym od człowieka. No i w tym przypadku trzeba powiedzieć, że jest to bardzo szczególne zastosowanie. To znaczy te abstrakty, te streszczenia, zwłaszcza artykułów medycznych, są bardzo nudne. To nie są dzieła literackie. To są naprawdę bardzo powtarzalne teksty o bardzo powtarzalnej strukturze. Dużo bardziej interesujące jest to, że ten algorytm musiał generować konkretne liczby. Na przykład musiał wymyślić wyniki. W tych abstraktach roi się od liczb. Zbadano to na grupie 162 pacjentów. Nie było tych 162 pacjentów. Udało się to ze skutecznością 0,59. Przeżywalność w jakiejś tam grupie, teraz czytam, wynosiła 6,3 miesiąca versus 3,7 miesiąca. Krótko mówiąc, ten abstrakt wygenerowany przez algorytm na temat, cóż my tu mamy, raka piersi, no on został wygenerowany, czyli wszystkie liczby, które tu się znajdują, wszystkie nazwy, które tu się znajdują, wszystkie terminy techniczne, one musiały zostać wygenerowane. W związku z czym bardzo ciekawa jest dla mnie ta wiadomość, że te algorytmy potrafią już generować wiarygodne liczby. I to nakierowuje mnie na taką już bardziej science fiction łamane przez filozoficzną uwagę, mianowicie taką, że jest dla mnie bardzo interesujące to, że algorytmy karmione dużą ilością artykułów i danych naukowych są w stanie generować coś, co przekonująco udaje naukę, bo przekonująco, jeżeli czyta to ekspert, do pewnego stopnia oznacza prawdziwie. To znaczy, gdyby ten algorytm wygenerował jakiś taki opis badania naukowego, z którego wynika, że jakiś konkretny związek chemoterapeutyczny ma jakąś bardzo dziwną skuteczność, to by nie przeszło. To by zostało szybko wykryte. No, no wiecie, o co chodzi. Tak jakby wygenerował, że witamina C leczy złamaną nogę. Tak? No, może to językowo brzmi dobrze, ale naukowo to jest nieprawdziwe i każdy naukowiec by się zorientował. A tu mówimy o bardzo wysokim poziomie szczegółowości. Tu mówimy o skuteczności pewnych faktycznie występujących leków. Atezolizumab i antracyklina, no to mamy jakiś protokół chemoterapeutyczny i on przekonująco, na tyle, żeby oszukać ludzi, przewidział jego skuteczność. I fascynuje mnie ta myśl, że w zasadzie w pewnym momencie te algorytmy po prostu będą już w stanie generować nie sam abstrakt, ale całe badanie z fikcyjnymi wykresami, z fikcyjnymi zdjęciami pacjentów, z fikcyjnymi wynikami danych, z fikcyjnymi stałymi jakimiś, bo będą powstawały nie abstrakty, tylko będą powstawały artykuły naukowe. I bardzo ciekawe jest moim zdaniem pytanie, co w związku z tym, to znaczy, jeżeli to będzie naprawdę wyglądało jak solidna wiedza, jeżeli wszystko się będzie zgadzało, jestem bardzo ciekaw, czy taki algorytm może coś naprawdę odkryć. Tyle z mojej strony. Tym z Was, którzy przyszli tutaj po czasie, a nie na samo czytamy naturę, no to tutaj w zasadzie kończy się normalna część odcinka, można by powiedzieć. Natomiast ci z Was, którzy jesteście tutaj ze mną na czacie, no myślę, że wchodzimy teraz w część swobodną. Pozwólcie mi, że wpiszę się tutaj, że wczytam się, przepraszam, w to, co mi tutaj piszecie.
Zobaczę, czy macie jakieś ciekawe pytania dotyczące tego artykułu o sztucznej inteligencji i zacznę powolutku zerkać, czy nie macie jakichś ciekawych pytań po prostu do mnie. Jest 19:40, myślę, że możemy tu sobie jeszcze chwilkę posiedzieć. Cóż my tu mamy? Tak, AI nie ma własnych poglądów. Jest jakiś bias pomiędzy słowem pisanym a generowanym. No, nie ma mieć swoich poglądów. On nie do tego służy, prawda? Natomiast umie przekonująco generować teksty udające własne poglądy. Co jest, jak zwykle pojawia się to samo filozoficzne pytanie, mianowicie co my tak naprawdę robimy? Znaczy, ilu z nas tak naprawdę ma oryginalne poglądy, naprawdę moje własne i co to by właściwie oznaczało? Bo jeżeli moje własne poglądy już 1000 osób wcześniej opisało gdzieś w internecie, to w jakim stopniu one są moje? My wszyscy tak naprawdę tylko pasożytujemy na tym wszystkim, o czym piszą i mówią i myślą miliony ludzi. Co to właściwie znaczy moje własne poglądy? Tak, cóż my tu mamy? Pytania kategorii ogólnej. Nie przeczytałem ani jednego pytania. Ktoś tam narzeka. Jak to? Ja czytam wszystkie, tak mi się przynajmniej wydaje. Czy wątpi ktoś w istnienie redaktora Lamży? No naprawdę. Autentykiem nie do podrobienia. Amen, walka ze śladem, ależ wy tutaj piszecie. Stable Diffusion i tego AI od generowania tekstu. Jeszcze nie, słuchajcie, jeszcze nie. Jeszcze nie. Szukałem, sam próbowałem wpisywać swoje imię i nazwisko do Mid Journey, do jednego z generatorów obrazu, ale nie był najwyraźniej szkolony na moich własnych zdjęciach, dlatego że nie potrafi generować mnie. Cóż my tu mamy? Panie Łukaszu, harmonogram wykładów w kawiarni Kopernikus. Z przyjemnością bym odpowiedział, gdybym wiedział, ale niestety nie wiem. Cóż my tu mamy? O, teście Turinga, wy tu sobie bardziej gadacie niż mnie pytacie. No, dajcie mi jeszcze minutkę, dwie. A jeżeli nie będzie pytań, to po prostu pożegnamy się w pokoju. Ogrzew gotu się pojawiają rozmowy. Tak. Pozdrowienia się tu pojawiają. Czy odkształcenia owych cząstek były sprężyste czy plastyczne? Mikroskopem można mierzyć siłę nanosprężynek. No, panie Sylwestrze, to były ewidentnie odkształcenia plastyczne, tak? Dlatego, że występowało trwałe osadzenie się na nowej konformacji. Czyli odkształcenia te byłyby sprężyste wtedy, gdyby po wygięciu ich to wracało doskonale do swojego poprzedniego położenia. Tak? Natomiast w tym wypadku, kiedy ta cząsteczka była ściągana i byśmy ją puścili, to ona pozostałaby stale odkształcona. Natomiast oczywiście w pewnym małym zakresie na pewno są to odkształcenia sprężyste, natomiast byłby to naprawdę malutki. Myślę, że bardzo trudno byłoby znaleźć takie małe fragmenty na tym wykresie, gdzie są odkształcenia sprężyste. To od razu wskakiwało. Gdyby się pan przyjrzał, proszę sobie zobaczyć ten wykres, ile tam jest tych ząbków. Gdyby tam były długie takie fragmenty proste, naciąganie, to jest ślad po typowym odkształceniu sprężystym i to potem wróciło do tego miejsca. Natomiast każdy z tych ząbków to jest zakładka, zapadka kolejna. Kolejny atom, który gdzieś tam troszeczkę inaczej przeskoczył. I to są ewidentnie odkształcenia plastyczne. Tak. Łukaszu, człowieku, kiedy coś rzucisz na swój kanał? Ja mam takie postanowienie noworoczne. Będzie. Cóż my tu mamy? Szkolnictwo. Profesor Dragan twierdzi, że AI niedługo nas wyeliminuje. Co pan o tym myśli? No musiałbym się dowiedzieć, co dokładniej miał ten miły człowiek na myśli, bo wszystkich nas na pewno nie wyeliminuje. Wiecie, bardzo często pojawiają się, zwłaszcza w ostatnich miesiącach, kiedy się zrobiło głośno o tych generatorach, pojawiają się takie głosy, że nas zastąpi AI. Tymczasem no tak nie tylko na zdrowy rozum, ale też można to się nad tym zastanowić na poważne. Wszystko zależy od tego, o jakim zawodzie myślimy. Widziałem i czytałem taką bardzo fajną analizę, jakie zawody są najbardziej zagrożone, a jakie są bezpieczne przyszłym rozwojem sztucznej inteligencji. No i wiecie, no sami prawdopodobnie jesteście w stanie odpowiedzieć na to pytanie, czy sztuczna inteligencja w najbliższym czasie zastąpi fizjoterapeutów, albo przedszkolanki, albo nauczycieli w szkole podstawowej. Tak, no nic nie wydaje się, że nic na to nie wskazuje, prawda?
No i to jest, nawiasem mówiąc, to są trzy zawody najwyżej znajdujące się na liście zawodów bezpiecznych w najbliższych dekadach. Cóż my tu mamy? Dlaczego Sci-Hub nie ma najnowszych artykułów? Wiesz coś na ten temat? No wiem, no cały czas się sądzą w Indiach. Sci-Hub to jest taki portal, na którym można było czytać, nie płacąc za nie, artykuły naukowe. Sci-Hub dalej ma zaindeksowane i można korzystać artykuły sprzed roku 2019, bodajże, czy 2020, więc wszystko starsze niż dwuletnie można tam dalej znaleźć i ściągać. Natomiast od 2 lat nie indeksują nowych artykułów i wszyscy czekają z zapartym tchem. Nie ukrywam, że niedostępność Sci-Huba bardzo mnie utrudnia moją własną pracę. Zawsze to powtarzam. Jestem pracownikiem Uniwersytetu Jagiellońskiego, jestem subskrybentem niezliczonej liczby baz danych artykułów naukowych. Mogę legalnie korzystać z olbrzymiej ilości baz danych artykułów naukowych, ale nie wszystko na nich jest. Po prostu na tych najpowszechniejszych, najlepszych. Ja mogę przeszukiwać jakieś gigantyczne po prostu bazy danych opłacane przez mój uniwersytet. Nie. Nie ma tam 90% najnowszych artykułów z Nature i Science nie ma w tych bazach danych. Na Sci-Hubie jakimś cudem zawsze były. Nie wiem, jak to działa. Taki fotogeniczny. Oj, pytania ogólnofizyczne. Dlaczego energia fotonu się zmniejsza w ciągu długiego czasu? Widzę przesunięcie ku czerwieni i gdzie ona znika? Oj, to są wszystko długie i trudne pytania kosmologiczne. Ogólnie rzecz biorąc, o rozszerzaniu się przestrzeni, może innej, przy innej okazji. Ile średnio zajmuje panu przygotowanie dla nas jednego artykułu? No cóż, ile średnio? Średnio wygląda to, już mnie ktoś gdzieś o to pytał, a mogę króciutko opowiedzieć. Wygląda to tak, zwykle 2 czy 3 dni przed nagraniem, siadam sobie wieczorem i patrzę, co nowego. Zajmuje mi to około 2 godzin, mniej więcej. Przegląd tego, co zostało ostatnio opublikowane. Na tym etapie mniej więcej 5 artykułów wybieram do dalszego czytania i z tymi 5 zapoznaję się bliżej. Na każdy z nich wtedy 10-15 minut, godzinkę taki przegląd. Jeżeli któryś z nich na tym etapie już wiem, że na pewno wejdzie do odcinka, to go po prostu czytam i to potrafi długo zająć, zwłaszcza jeżeli muszę się dokształcić. Większość czasu zajmuje mi się uczenie, czyli pojawiają się wiewiórki. Muszę się dowiedzieć czegoś o wiewiórkach. Ja nie wiedziałem jeszcze 3 dni temu, jak długo żyją wiewiórki na Yukonie. Teraz już wiem, że średnio 3,5 roku. Jeszcze powiem wam zupełnie szczerze, nie będę kłamał, jeszcze 3 dni temu nie wiedziałem, że świerki mają takie wysypy szyszek. Ja głupi myślałem, że świerki po prostu produkują szyszki. Nie wiedziałem, że mają takie wysypy. Więc musiałem doczytać o wysypach szyszek. Krótko mówiąc, większość czasu tak naprawdę zajmuje mi uczenie się cały czas czegoś nowego. Czytam, 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 dowiaduję się, dowiaduję się, dowiaduję się. Łącznie, tak szczerze, 5, 6, 7 godzin roboty. Myślę, że nie więcej. Hej, czy będzie sztuczna inteligencja? Oczywiście, że nie będzie prowadziła. Czytamy naturę. Ja po prostu na to nie pozwolę. I czy sztuczna inteligencja wykopie mnie z tego kanału? Wiecie, wszyscy mówią o inteligencji sztucznej zabierającej nam pracę. A czy ja bym pozwolił, żeby jakiś algorytm mi zabrał tę pracę? Oczywiście, że bym nie pozwolił. Jaka była najbardziej inspirująca rzecz, na jaką się ostatnio natknąłeś? Ja nie wiem, dlaczego ja w ogóle czytam te pytania, na które nie umiem odpowiedzieć. Chyba na śpiące pająki strasznie mi zapadły w pamięć. Kilka odcinków temu opowiadałem o tym, że pająki mają fazę REM. Machają tam takimi swoimi cylindrami ocznymi. Jakoś mnie to poruszyło. Cóż my tu mamy? Czy będę kontynuował cykl Filozuj na moim kanale? Myślę, że od czasu do czasu coś pofilozofuję, natomiast mam inny pomysł na coś, co będzie, miejmy nadzieję, na kanale, ale ja nie lubię nic obiecywać. Jeżeli w ciągu najbliższego tygodnia, 2 pojawi się coś nowego na moim kanale, to znaczy, że ruszyłem z moim nowym pomysłem. Całkiem poziom kreatywności zdechnie. Nie zgadzam się z tym zupełnie. Myślę, że tego typu generatory będą pobudzały ludzi do większej kreatywności, a nie zabijały ludzką kreatywność. Szczerze mówiąc, tak myślę. Zresztą to widać. Kiedy się wejdzie na Midjourney, ja mam dosyć dużo korzystam z tego konkretnego narzędzia, więc akurat o nim mogę troszkę poopowiadać. Midjourney dzieje się publicznie, czyli wszyscy widzą to, co wszyscy inni wpisują. Można więc na żywo patrzeć na ludzi, którzy eksperymentują z tym narzędziem. I na początku był rzeczywiście taki etap takiego wpisywania byle co i zachwytu. Natomiast
Ja już teraz widzę, że ludzie korzystają z tego narzędzia po to, żeby zrealizować jakąś swoją wizję i dopracowują tę wizję i wymyślają i kombinują. To jest po prostu, to też jest narzędzie kreatywności, czyli innego rodzaju. Można by powiedzieć w pewnym sensie, że technicznie łatwiejszej kreatywności. Natomiast myślę, że przy odrobinie szczęścia może to służyć do wniesienia tej kreatywności na nieco wyższy poziom. Czyli zamiast stosować kreatywność do wygenerowania jednego obrazu, co by mi zajęło, przypuśćmy, że tydzień, malowanie tego, plamka po plamce, to teraz mogę wykorzystać moją kreatywność w celu opowiedzenia historii, której elementami będzie 20 obrazków wygenerowanych przez tego typu algorytm. Więc ja nie widzę żadnego powodu, dla którego ktoś o poziomie kreatywności X miałby w kontakcie z tym narzędziem zmniejszyć swój poziom kreatywności. Ja widzę taki scenariusz, w którym osoba o pewnym poziomie kreatywności X wykorzysta to narzędzie do tworzenia czegoś przy swoim własnym poziomie kreatywności. Czy subskrybuje pan jakieś podsumowania nowinek naukowych typu Nature Briefings? Nie, nic nie subskrybuję. Mam swoje źródła w internecie, chodzę tylko i wyłącznie po stronach czasopism naukowych. Nie korzystam z żadnych cudzych pomysłów na to, co jest najważniejsze w nauce. Sam to wybieram dla was. Cóż my tu mamy? Czym się, panie Łukaszu, czym się pan interesuje poza nauką? Życiem, bardzo lubię żyć. Bardzo lubię życie, panie John Doe. Lubię nowe jedzenie, lubię nowe smaki, lubię nowe zapachy, lubię nowe miejsca, lubię nowych ludzi, lubię nowe formy aktywności, nowe sposoby spędzania czasu, nowe sposoby bawienia się z mózgiem. Lubię nowe rzeczy. Interesuję się wszystkim, co ciekawe, czyli wszystkim. Cóż my tu mamy? Pozdrawiam pana prowadzącego. No pozdrawiam, panie Marku, dziękuję. Czy skala przesunięcia w symulacji nie była w angstremach, a pomiary rzeczywiste w nanometrach? Jeżeli tak, to symulacja dość wiernie odzwierciedliła pomiar. Bardzo ciekawe i konkretne pytanie. No to wybaczcie mi, ale teraz zobaczymy. Może tak było, że to było powiększenie tego odległość w nanometrach tu, a na symulacji w angstremach. A, czyli tu został, o, ktoś tam miał bystre oko. Do 70 angstremów, czyli do 7 nanometrów, czyli do tego miejsca. No rzeczywiście, słuchajcie, no proszę. Czyli to, co było pokazane w symulacji, to był ten region. No jakbyśmy mieli dwa okna, moglibyśmy to sobie porównać. Na pewno jest gładszy. No, tutaj jest jeszcze energia, tam jest siła, czyli troszeczkę inna miara, ale na pewno można to przeliczyć. No. Powiedziałbym, że słuszna uwaga. Rzeczywiście. Tak. Czyli na tej symulacji był powiększony ten fragment. Nawet po przyjrzeniu się, mówię, no, to jest to pytanie, jak bardzo możemy zaufać tym falkom. Czyli trzeba by troszeczkę się znać lepiej na tej instrumentacji, żeby wiedzieć, na ile każda z tych falek jest rzeczywiście sygnałem po jakimś autentycznym omsknięciu się tej cząsteczki. Natomiast jeśli, że tak powiem, wierzyć tej krzywej, to mimo wszystko w danych rzeczywistych eksperymentalnych jest nieco więcej detali. Ale bardzo słusznie, panie lub pani bez sumienia jeden, kłaniam się nisko. Kiedy kolejna książka, bo połącz kropki dawno przeczytałem, no wyszła, panie bądź pani Pawka, 19701, książka zatytułowana Trudno powiedzieć, wyszła. Miesiąc, dwa miesiące temu mniej więcej. No i cóż jeszcze, no powoli kończymy, moi drodzy. Jest 19:55, myślę, że do 20:00 jeszcze razem spędzimy chwilkę. Cóż my tu mamy? Czy jesteśmy blisko do AI tworzącego metaanalizy? Wolałbym nie. Znaczy, wolałbym coś tak ważnego jak metaanaliza jednak pozostawić ludziom. Niby to jest taka bardzo automatyczna kwestia zrobić metaanalizę, natomiast jestem przekonany, że pierwszy etap wykonywania metaanalizy, czyli gromadzenie dobrych, nadających się artykułów, jakieś nawet wstępne zestawianie ze sobą danych uzyskanych w różnych artykułach, to by było fajnie, gdyby w tym pomagało AI
ludziom. Czytasz beletystykę Ksada? A czytam beletystykę. Od roku mniej więcej zacząłem moje braki w oczytaniu nadrabiać. Ostatnio i pracuję takim systemem, że daję jednemu autorowi trzy szanse. Czytam trzy dzieła jednego autora i patrzę, co z tego wszystkiego dalej wyniknie. Był Hermann Hesse. Świetnie, polecam wszystkim. Gra Szklanych Paciorków. Wspaniała sprawa, bardzo ciekawa książka. Potem był Jack London, znowu świetnie. Przed Adamem, moja rekomendacja, Before Adam. Nie wiem, czy to na polski zostało przetłumaczone, ale bardzo ciekawa książka. Jeżeli nie, to John Barleycorn. Przeczytajcie sobie, zwłaszcza ci z was, którzy romansują z alkoholem. Myślę, że to będzie dla was bardzo interesująca książka. Później Japonię próbowałem przyatakować, ale się troszkę zawiodłem. Haruki Murakami ma dla mnie mieszaną ocenę. Kafka nad morzem, jedyna jego książka, która gdzieś tam jakoś do mnie trafiła, ale jakieś tam Norwegian Wood, jakieś inne to do mnie nie trafiły. Teraz próbowałem Kenzaburo Oe się zmierzyć, straszliwe rzeczy. Zerwać pąki, zabić dzieci. To jeżeli ktoś ma ochotę na coś okropnie przytłaczającego, straszliwego i wręcz przerażającego, to bardzo polecam, ale dwie pozostałe rzeczy jego autorstwa kompletnie mnie nie przekonały. Także tak sobie skaczę. Czytam beletrystykę. Jeżeli macie jakieś rekomendacje, to chętnie się z nimi zapoznam. Czy korzysta pan z AI do robienia materiałów? Nie. Natomiast ostatnio pierwszy raz zdarzyło mi się zapytać o coś GPT-3, o jakiś fakt naukowy, z taką troszeczkę nadzieją, że mi pomoże coś zrozumieć. I nie uwierzyłem mu do końca, bo to jest jednak, to nie jest baza wiedzy, to jest generator słów, to jest przekonujący generator tekstu. Więc poprosiłem go, żeby mi wyjaśnił pewną technikę eksperymentalną, której potrzebowałem do zrozumienia pewnego artykułu do Czytamy Naturę i opowiedział mi o niej bardzo przekonująco i bardzo ładnie, ale przeraziłem się w tym momencie, bo stwierdziłem, że chyba może nie powinienem jednak ufać czemuś, co mimo wszystko to jest tylko maszynka do wypluwania przekonująco brzmiącego tekstu. I to jest mój fundamentalny problem z tą technologią. To znaczy, do pewnych rzeczy się nadaje, natomiast nie możemy przypuszczać, że kryje się za tym jakiekolwiek zrozumienie rzeczywistości i nie powinniśmy tego robić, bo nawet jeżeli tam się gdzieś wykształciło jakieś zrozumienie rzeczywistości na poziomie czysto językowym, na poziomie czysto semantycznym, to wydaje mi się, że nie powinniśmy robić takiego założenia, że to nas gdzieś doprowadzi, sprowadzi na manowce. Tak, filozofowanie z czatem GPT, nie, to by nie było ciekawe, tak? Tomku, Tomek Peki. Filozofowanie wspólne z GPT wydaje mi się, że byłoby nużące. Mnie rozmowy z nim nużą. Widać od razu, że on jednak wypluwa to, co inni ludzie piszą i to jest taki destylat tego, co mówi ludzkość na różne tematy. Nie widziałem jeszcze czegoś naprawdę interesującego. Czy badanie czwartorzędowej struktury białek jest zakończone po użyciu AlphaFold od DeepMind? No, jest nowy rozdział otwarty. Tak bym powiedział. Natomiast czy jest zakończone? No nie, to jest nowe narzędzie, tak? To jest nowe narzędzie i każde nowe narzędzie budzi nowe problemy. To nie jest tak, że ten problem został rozwiązany. Dużo się dowiedzieliśmy nowego, natomiast zawsze, jeżeli się rozwiąże jeden problem, to się pojawiają kolejne i kolejne i kolejne i zawsze można więcej i lepiej. Choćby rozwijanie białek, tak? Siła, jaka jest potrzebna do rozplecenia białka, tego typu czysto mechaniczne rzeczy, one nie zostały przez AlphaFold rozwiązane. Cóż my tu mamy? No tyle. No, widzę, że już tutaj powolutku nam się zaczyna. Chyba dochodzę do końca pytań. Jaki procent treści z tych 150 odcinków jestem sobie w stanie przypomnieć? Myślę, że niewiele. To znaczy, szczegóły na pewno nie. Ja czasami sam jestem zaskoczony, że ja sam o czymś opowiadałem w odcinku 70 czy nawet 110. Natomiast myślę, że jednak po każdym z tych artykułów, które przeczytałem, zostaje tam jakiś ingram, zostaje jakiś ślad w moim mózgu, ale nie w postaci tej konkretnej informacji, tej konkretnej wiedzy, tylko mam taką cichą nadzieję, że każde... Ja trochę działam jak... Znaczy każdy z nas trochę działa jak taka sztuczna inteligencja, to znaczy my jesteśmy maszynami, powstaliśmy metodą uczenia maszynowego, nasze umysły, w związku z czym ja tak myślę, że jeżeli się karmię artykułem jakimś, artykułem, zdjęciami, filmem o wiewiórkach, ja najwięcej korzystam z tej strony wizualnej tego wszystkiego i z tego, co sobie wyobrażam, czyli jeżeli z każdym artykułem dowiaduję się troszeczkę bardziej, jak działa świat, o ciupinkę,
to wydaje mi się, że mój mózg trenowany na rzeczywistości coraz lepiej rozumie rzeczywistość i coraz lepiej rozpoznaje rzeczywistość i coraz lepiej ją sobie konceptualizuje. Natomiast mi się wydaje, że to się dzieje na poziomie mglistym, to znaczy nie na poziomie pojedynczych faktów i liczb, tylko na poziomie takiego właśnie powolnego rzeźbienia mózgu różnego rodzaju treściami. To nawiasem mówiąc świetnie pokazuje, dlaczego wiele lat psucia sobie mózgu różnego rodzaju treściami jest tak dramatyczną, że tak powiem, tak dramatycznym procesem. To tak na szybko, słuchajcie. Wyszukam jeszcze kilka rzeczy zakończonych pytajnikami i kończymy. Czy jestem na Discordzie? Nie jestem. Lubię nowe jedzenie. Ja już to kiedyś mówiłem. Jak wiewiórki wpływają na ilość płodów młodych? No to jest jedna z tajemnic, tak? To jest jedna z tych rzeczy, których... Znaczy to się dzieje nie na poziomie decyzyjnym, czyli wiewiórka, czy też sosnowiórka nie decyduje, ile mieć potomstwa, to się dzieje na poziomie hormonalnym, biochemicznym, także nie na poziomie decyzji. Co sądzisz o stanie nauki w Polsce? Nie jest z nim źle. Jak widzisz, to ty też nie uważam, że jest źle. Zdecydowanie nie jest źle. Artykuły naukowe to artykuły naukowe. Są pisane przez Polaków, Belgów, Hiszpanów, Japończyków. Naprawdę bardzo różne są. Co sądzę o działalności Aleksandry Elbakian? No już mówiłem o Sci-Hubie. No cóż mogę więcej powiedzieć ponad to, że to naprawdę jest potrzebne po prostu milionom uczciwych ludzi na całym świecie. Co się stało z sarmackim wąsem? Był okropny. Ja nie wiem, jak wy mi tak długo pozwoliliście mieć tego wąsa. Straszny był. I nie dało się z nim jeść zupełnie. Ściąłem go pewnego dnia, jadłem zupę pomidorową. Miałem tego wąsa, jadłem zupę pomidorową i jadłem tę zupę, jadłem i umoczył mi się koniuszek wąsa w zupie pomidorowej. Odłożyłem łyżkę, poszedłem na górę, ściąłem wąsa i dokończyłem zupę. Taka była jego historia. Grywasz na konsoli czy na PC-cie? PC, oczywiście, że PC i tylko PC. Gry niestety nie zajmują mi za dużo czasu. Chciałbym więcej, ale nie. Cóż my tu mamy? Teleporty, trafik, pan protopsychizm. Jako założenie istnienia minimalnych obwodów obiegu informacji, co pan sądzi o tym? No tak, no o to by w zasadzie chodziło pan protopsychizmie tak naprawdę, czyli to by była jakaś wizja tego, w jaki sposób mały element myślenia mógłby występować w czymś, co nie ma jeszcze mózgu ani układu nerwowego, więc musiałoby się zacząć jakoś od przetwarzania informacji. Ale pytanie brzmi, co to znaczy przetwarzanie informacji? Proste pytanie. Mamy taką cząsteczkę, jaką wam przed chwilą pokazywałem, tak? Czyli mamy większą czy mniejszą makromolekułę jakąś i ona robi różne rzeczy. Przekręca się, przewraca się, tak? Zwija się, drży, czasem coś się zawinie, czasem coś się odwinie. No, z naszej perspektywy w niej jest zakodowane dużo informacji. Czysto tak jak wiecie, Aztekowie czy inni Majowie mieli węzełki kipu, na węzełkach można zapisać jakąś liczbę, czyli cząstka, która się może zawęślić, można na niej zapisać liczbę, to jest informacja. No dobra, czyli mamy cząsteczkę, która samym swoim kształtem może przechowywać pewną ilość informacji. Dalej, może reagować na środowisko, tak? Czyli zmienimy jej otoczenie, włożymy ją do innego roztworu, zwiększymy temperaturę, zmniejszymy temperaturę, ona zmieni swoją konformację, w związku z czym zmieni się ten zapis informacyjny. W związku z czym można by powiedzieć, że każda makrocząsteczka jest systemem do zapisu i przetwarzania informacji, prawda? Czy nam to coś pomogło? Jest problem z pojęciem informacji. I to jest ten kluczowy problem. Można albo wszystko nazwać informacją, czyli atom zawiera w sobie informację, elektron zawiera w sobie informację, wszystko zawiera w sobie informację. I wtedy poczuliśmy się miło na serduszku, że żyjemy w świecie informacyjnym, ale czy tak naprawdę coś wyjaśniliśmy? Albo musimy próbować jakoś to zawęzić i jedyny sensowny sposób zawężenia tego to jest powstrzymanie się do organizmów już żywych, już naprawdę przetwarzających informację, na przykład genetyczną. I nikt nigdy nie wymyślił jeszcze jakiegoś takiego stopnia pośredniego, żeby przekonująco prowadzić informacje. Także odpowiadając na pytanie pana bądź pani Kurz1000, ja bym bardzo chętnie zobaczył pan protopsychizm zrobiony na tej podstawie, ale nikt jeszcze tego nie był w stanie doprowadzić do konkretu. Co to za herezja? No właśnie, proszę. Kiedy usuniesz konto? No to jest dobre pytanie. To jest dobre pytanie. Przetrwamy, słuchajcie. Przetrwamy, jak wszystkie afery przetrwaliśmy. To też przetrwamy.
czy słuchasz naukowych podcastów? Nie, ja nic nie słucham w ogóle. Blender wróci. Ach, no chciałbym, tyle ja bym rzeczy chciał. Co mamy? 26. Ja jestem naukowiec, jak lew jest król dżungli. Tak, pasta o szczupaku wypływa. Cóż my tu mamy? O wegetarianizm już mnie ktoś spyta. Nic nie myślę o wegetarianizmie. Nie mam ani... Jest. No, nie mam opinii na temat wegetarianizmu. No i tyle. Czy nowe fakty weryfikują COVID? Nie ma co tu weryfikować za bardzo, jeżeli chodzi o sam COVID. Jeżeli chodzi o społeczne aspekty tego, co się wydarzyło, to potąd mamy problemów do rozwiązania, ale powątpiewam, czy ktoś się za to weźmie. No i tyle chyba. No i chyba tyle. Chyba tyle. Co sądzisz o case Eckert i Dragan? Czy to ma realny potencjał rozwoju, czy to rozdęte za mocno? Musiałbym się więcej dowiedzieć, ale ja w ogóle jestem sceptyczny wobec fizyki matematycznej. No i tyle. Dzień dobry. Okej. Kawkę, piwko i pogadać. Fajna. Dzięki. Odkładam. Cokolwiek się pojawi później, być może zostanie odpowiedziane w formie pisemnej, a być może nie, bo zaraz wsiadam auto i mam 80 km do przejechania. Dziękuję wam, że byliście ze mną. Bardzo fajnie mi się z wami gadało. Dziękuję wam serdecznie i widzimy się w najbliższy poniedziałek, najzupełniej normalnie, w odcinku numer 151. Kłaniam wam się nisko i do zobaczenia w następnym odcinku Czytamy Naturę.